Witam serdecznie, jestem Fubu, to są przygody z Geometry 2. Dzisiaj doszły mi takie słuchy, jaki art z teamometry2.pl zapostował temat na oficjalnym forum. Temat także jest dostępny na facemetry.pl odnośnie tego, iż prace nad odblokowaniem wyższego levela idą w toku. Tutaj właśnie puszczę wam urywek. Kawałek tego tematu. Gameforge nas poinformował, iż prace nad 105 levelem, że tak powiem, trwają. I znaczy prace. Nadblokowanie, generalnie nadblokowaniem levela. W tym momencie maksymalny level, chyba jak tutaj odblokują, jest level 105. O tym właśnie poinformował nas art, i także jest tutaj temat na facemetry.pl. Widzimy tutaj Surę, który ma nad głową level odblokowany, czyli 105. Sam jestem ciekaw, gdzie będziemy ten level wbijać, czy w grocie, czy też na nowej mapie, czy w ogóle jakieś tam bony będą działać. Właśnie tutaj chcielibyśmy to zdementować, tak? Są ze mną goście. Goście to elita moderatorów, nie tylko z facemetry.pl. Po prostu są to ziomki z facemetry.pl. A więc tutaj, moi drodzy, przywitajcie się od góry, jak tam leci. Elo, mamasz? Siema, Ślimak. Siema, Tiger. Siema, TTR. Siema, District. Siema, Gąbka. Okej, moi drodzy. Tutaj zaprosiłem was po to, abyśmy mogli zdementować właśnie te informacje, które tutaj nam udzielił tutaj pan Art, tak, z Gameforge'a. A więc, moi drodzy, tak na początku to myślałem, że będzie ten level wyższy. Wyższy poziom będzie odblokowany niż 105, dlatego że moby w grocie mają bodajże tam 97-90 level i maksymalnie można by było bić, prawda, ten na upartego 110 level. Ja tutaj mam do was takie pytanie, co wy o tym sądzicie? Czy ten level, który odblokują, nie, tak naprawdę to nie wiemy, kiedy zostanie odblokowany. Może być, że jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie, w każdym razie prace idą ostrą parą, prawda, z tego co tam widzieliśmy. I tutaj mam takie pytanie, czy ten poziom będziemy wbijać, będziemy mogli dobić naszej postaci, wirtualnej postaci, w grocie, czy na tej nowej mapie? Jak myślicie? Ja myślę, że jednak wyjdzie jakaś nowa mapa, bo to będzie strasznie ciężko dobijać level. Ten 105 czy w tej grocie? Ja myślę, że będzie to jednak grota. Ja myślę, grota, że będzie komnata smoka, coś takiego może być. Ale nie, no w komnacie smoka tam jest boss, tam praktycznie tak po godzinie cię wali, prawda? Nie, tutaj tylko chodzi o to, czy będziemy mogli ten level dobić, że tak powiem, w grocie, czy już na nowej mapie. Jestem wtedy, odpalę konto Fubona. Jeszcze odpalę Frapsa, no komentujcie to, no przecież... Moim zdaniem nie mamy możliwości jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wiemy jaka będzie wymagana ilość PD na dany level. Więc nie wiemy, ile będzie to zajmować, tak jakby, nie wiem, expa tu, a tu, więc... W grocie by było strasznie ciężko. No dobrze, no ale w grocie by mówi, że byłoby strasznie ciężko. Ale przecież tam moby jeszcze, że tak powiem, mają spory zapas tego levela. I myślę, że te doświadczenie, które byśmy dostawali za te potwory, jest adekwatne do naszego poziomu, prawda? Wiadomo, że im potwory mają wyższy level, tym więcej expa nam procentowo wpada. Ale ja myślę, że spokojnie dalibyśmy radę dobić to w grocie, prawda? 105 level to jest to w sumie 6 poziomów różnicy. Tyle tutaj pierścieni doświadczenia, co tutaj ja uzbierałem i powiedzmy tam zwierz czy kto inny. To myślę, żeby nam to starczyło, prawda? No nie wiem, no jak uważacie? Bo z kolei, słuchajcie, ale jakby otworzyli to nową mapę, nie mówię tutaj o tym zombie, ale nie, raczej prawdopodobnie to będzie ten zombie, lat, prawda? Czyli prawdopodobnie, że mogą być też inne bony wprowadzone, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, silny przeciwko zombie, albo będą to bony typu nieumarłe lub diabły. Jak myślicie? Na pliwę to na nieumarłe będzie. Też tak no sądzę. Zazwyczaj na wszystkich pliwach to są bony na nieumarłe, więc pewnie Gameforge się sam zrobi.
Myślę, że raczej bez bonów by nie wprowadzali. Jakby nie było nieumarłe, to są zombie. W sumie ciekawe by było, jakby wprowadzili nowe bony. Jakby wprowadzili potwory zombie i błon na zombie. By było co robić przypadku. No tak, ale słuchajcie, ale jak wprowadzą nowe bony, czyli w tym wypadku po pierwsze, kasa by szła dla GameForge'a, to jest raz. Za to, że po prostu musiałbyś zrobić nowe kół, prawda? Wszystko wybanować, albo jakieś tam stare śmiecie, które masz tam źle wybanowane, to byś musiał w tym momencie też klepać pod nowe bony, co nie? Czyli to jest tutaj wydatek. Z tego co tam wiemy, będzie 7 pięter dostępnych, z tego chyba 4 będą to piętra zablokowane. Po prostu będziesz mógł do nich wejść przy wykupie czegoś z item shopu, jakiegoś przedmiotu, prawda? No tak. GameForge nie należy do głupich, więc pewnie tak to załatwi, pieniążki by im wpłynęły. Ostatnio można zauważyć, że chyba mają mało kasy, bo ciągle są jakieś promocje w Nintendo Shopie, więc może to tak rozbudują, że będzie po prostu trzeba ułożyć jakąś kasę. Słuchajcie, no wiadomo, że obroty im spadły, dlatego w sumie no, nie ma większego sensu już granie na polskim. Tutaj nie chcę tutaj nikogo buntować, także... to w administracji, przepraszam. W sumie nie ma tak naprawdę no, większego sensu tutaj no, grać, no bo co, no masz już ten level 99. Większość ludzi gra na tych prywatnych serwerach, bo tam jest wszystko, to co tutaj jest niemożliwe, oni tam praktycznie wszystko osiągają, prawda? I to mniejszym nakładem pracy i mniejszą ilością wydanych kasy. Wiadomo, że tym GameForge brakuje kas, dlatego właśnie tak jak wspomniałeś i słusznie, robią różnego rodzaju typu promocje na SM i tak dalej. W sumie to jest tak, na moje oko to jest jedna wielka masówka z zera jakości, po prostu mają wyjebane na ludzi i tyle. Liczy się dla nich kasa i tyle, co nie? Bo tak naprawdę to oni by chcieli ten level odblokować, to by mogli odblokować powiedzmy w tydzień. Ale nie, ale trzeba poczekać, a może ktoś tam jakieś tam promocje, tam zachęcić ludzi, wiadomo. Rok szkolny jest i tak dalej, każdy ma tam jakąś kartkówkę, surówkę, to jest sprawy, nie, oni jakieś tam promocje, no, dają 50% expa i to kurwa jeszcze na jakieś śmieszne 4 godziny, to jest żal. Ale dobra, nawiązując do tej groty. Co by tutaj jeszcze na ten temat powiedzieć, moi drodzy? No jak widzicie, pierścień doświadczenia troszeczkę żeśmy zdobyli. Mamy też EQ na diabły. Jestem sam ciekaw tym mentalem, ile by wyciągnął tak mniej więcej na godzinę. Z tego co pamiętam jeszcze jak nie było groty, to w zielonym lesie z pierścionkiem, wówczas pierścionek wtedy miał 100% expa, dodawał, czy 100%, teraz daje 50. To robiłem bodajże 11 kk na godzinę, no teraz to zobaczymy. Nie wiemy też za jaki czas odblokują ten level, także no jedynie to możemy się tylko domyśleć, prawda? Ja podejrzewam, że 105 spokojnie dobijemy w grocie. Jak już ludzie pobijają te 105 poziomy, to dopiero wtedy odblokują większe levele i wprowadzą nową mapę. Jak sądzicie? Ale słuchaj, znów będzie tak, że wbijasz dzień 9, nie masz co robić. Tak samo było dotychczas. Ile temu wbiłeś 9-9? Ile czekasz na odblokowanie mapy, żebyś mógł sobie poekspić? Myślę, że powinni już z grubego jechać i 120 od razu odblokować nową mapę. Bo znowu będziesz musiał tyle czasu czekać po wbiciu 105. Tak jest moje sny. No tak, ale to w tym momencie nie od nas zależy. Tak, ale żeby oni mogli odblokować taki level, to po prostu musi być jakaś nowa mapa, bo w grocie by to chyba było niemożliwe. Może akurat obejrzył nasz filmik i pomyślał, zastanowił się. No nie wiem. Mówcie coś, kurde. Ja jestem ciekaw, co jeszcze dla nas szykują oprócz 105 levela. No w sumie to ja myślę, że nic. Pewnie
zrobią jakąś fryzurę afro, 40% odporność na kretynów i 30% na wyciągnięcie kasy od neokidów. Nie, no tak, nie tak na serio, jakby naprawdę... Nie się nikogo, nie? Tak na serio, to naprawdę jakby dodali jakąś nową fryzurę afro, która wygląda tak idiotycznie, to na pewno by dali, tak jak na prywatnych serwerach, bom 10 na ludzi. A mnie ciekawi, za co będzie ten nowy koń, widoczny tam na SS-ie. A to nie jest nowy koń na tym SS-ie. To jest militar. To jest zwykły koń militarny. Ale jakieś takie inne kolory ma. Nowe właściwie jakieś. Nie. Chodzi o to, że ten koń jest w takim świetle, bo ten Sura puszcza falę mocy. Użył tego skilla, falę mocy, to tak... Taki efekt się nałożył. To nie jest tam żaden jakiś taki nowy koń. Wątpię, żeby oni dodali nowego konia. Prędzej... ja zrobię salta tutaj w korytarzu Apeksa. Myślę, że oni nowego konia. No to takie jest moje zdanie. No ja on się leciutko od mnie różni z tego co widzę. Mówię, że subumuję się. No dla mnie kosmetyka jest. Kosmetyka, no zobaczymy zaraz. Dla mnie to też właśnie, że falę mocy użyli, jest przewrót. No nie, tutaj jest coś innego, to nie jest falę mocy. Znaczy jest, ale jeszcze coś innego. Jak myślicie, sporo osób wróci na tego PL-a, czy nie wróci? Tak. Jak odblokują? Wątpię. Ludzie już się za bardzo zjeli do PL-a. Właśnie. A mało osób ma te wyższe level, znaczy... Dużo osób o wyższych levelach odeszło, ale jednak większość to ma mniejszy. Właśnie sporo osób wbiło wysoki level, no i po prostu posprzedawało kuk, tam konta, no i... Dokładnie. Ja myślę właśnie, że wiele osób ma konta lub, tak jak mówisz, nie? Posprzedawało konta i siedzą sobie cichutko i tyle, nie? A nowi właściciele, jak wiem, to tam zbytnio się nie angażują w to, żeby tam tak... Znaczy, nie o wszystkich mówię, ale to o większości. Moim zdaniem GameForge praktycznie robi wszystko teraz, znaczy wszystko, w sumie gówno prawda, że robi wszystko, nie? Ale przynajmniej w jakiś sposób stara się, żeby urozmaicić tą grę, co nie? I żeby w jakiś sposób tych graczy tutaj przyciągnąć. Jak na moje oko jest to za wcześnie. A czy za późno? Niestety. Za późno właśnie. Za późno jest. Z tego względu, że tak naprawdę to mogliby się obudzić troszeczkę wcześniej, prawda? A jak wiemy, GameForge praktycznie nic nie zrobi, dopóki Ymir im. Bo GameForge jest taki wykonawcą. Wykupili sobie licencję na Europę i trzaskają kasę, masówkę i tyle, nie? Od tych ludzi. A autorem gry wiadomo jest Ymir, nie? A Ymir ma już dawno tą mapę odblokowaną i tak dalej, i tyle, tyle. Więc oni tak troszeczkę żydzą tej kasy, nie? No ale tam nie chcę nikogo oczerniać. Wiadomo, film jest w celach czysto naukowo-informacyjnych. I nie ma zamiaru nikogo tutaj obrażać, to nie? A jak będzie, zobaczymy, moi drodzy. Moim zdaniem oni po prostu chcą graczy przyciągnąć, dlatego żeby z powrotem mieć zyski z Intershopu takie, jakie były kiedyś, no. No dokładnie, tak. Dokładnie. A w ogóle cała akcja zaprosić znajomego do gry to też... To był wielki gówno, oczywiście. Zaprosić znajomego. Słuchajcie, tak. No właśnie. I to, zaproszę znajomego, okej. Okay. Koleś tam, ty zobacz, dostanę zajebistą perłę. Okej, okay, daję mu linka, nie? On wchodzi, rejestruje się, zajebiście, tak. Ale to było napisane czarno na białym, że musisz dopiero wbić level 30. A gdzie koleś na przykład będzie wbijał na, nie wiem, 30 poziom, powiedzmy, 3 tygodnie będzie biał 30 poziom, żeby on dostał niebieską perłę, nie? Bez sensu to jest w ogóle. Też taka masówka. Oczywiście to był false start, wielki fail place. Dlatego ta opcja została wyłączona. I to jeszcze do odwołania. Nie? No tak. Czyli nigdy. Tak, myślę, że... Zobaczcie, jakie są ceny w ogóle item shopu. Nie wiem, jakie są teraz, ale powiedzmy za te 200 zł.
Zaraz sprawdzę tutaj w tej grze. 2800, aha.